Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Kontrolowana. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry. Informacja nowa z dzisiejszego ranka, tak naprawdę to jest informacja z nocy, bo pierwsze 30 urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z Żandarmerią Wojskową weszli do Centrum Kontrwywiadu NATO. I z tego, co widzimy z komunikatu Ministerstwa Obrony Narodowej, to była próba wprowadzenia tam nowego pełniącego obowiązki dyrektora. Co pan na to? No już był atak na Niemców, na Rosjan, teraz atakujemy NATO, jak rozumiem. Jak tak? Atak na Niemców i na Rosjan? No jeśli chodzi o takie werbalne wypowiedzi ministrów, wiceministrów obecnego rządu, w tej chwili Macierewicz, zabójca niesławny wywiadu i kontrwywiadu naszego kraju w latach 2005-2007, to on jest sprawcą tego, że nie mamy dobrej siatki wywiadowczej i kontrwywiadowczej. No teraz postępuje w taki sposób, tylko pytanie jest, dlaczego o pierwszej w nocy wchodzi do jednostki kontrwywiadu NATO? No, znaczy to jest pytanie, kogo on w zasadzie, co chciał osiągnąć tym takim wchodzeniem w środku nocy? Czy tam się wydarzyło coś takiego, co wymaga nagle ochrony bezpieczeństwa Paktu Północnoatlantyckiego? No, o co tu chodzi? A jak pan myśli, o co chodzi? Chodzi o to, że to jest człowiek niezrównoważony. Przepraszam, ale mówię to z pełną odpowiedzialnością. Uważam, że to jest jeden z największych szkodników naszego kraju. On to udowadniał już od 1992 roku, kiedy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem... jest ministrem obrony narodowej w Polsce. I to jest przerażające, że taki człowiek, niszczyciel naszego kontrwywiadu, wieloletni niszczyciel w ogóle myślenia o państwowości w normalny sposób, on w tej chwili jest właśnie ministrem obrony narodowej. I to jest przerażające. Tak jak do tej pory ja starałem się jednak tonować swoje wypowiedzi, tak w tej chwili można jasno powiedzieć, że ci ludzie, ta ekipa jest po prostu nieodpowiedzialna. Nieodpowiedzialna za losy naszego kraju. Mhm. Ale czy nie przesadził szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, mówiąc, że u nas jest zamach stanu? Martin Schulz, to nie są jego pierwsze wypowiedzi. I on ostro wypowiadał się wielokrotnie na różne tematy i o Orbanie też. Taki po prostu ma styl i to też trzeba mu wybaczyć. Co udało nam się osiągnąć w tym miesiącu, w tym tygodniu, to, że poprosiliśmy jednak, żeby nie prowadzić debaty o Polsce. Ale to jest tylko przesunięte w czasie, tak? Tak, przesunęliśmy to w czasie, to naszymi głosami polskich posłów, żeby jednak jeszcze dać szansę temu naszemu rządowi na jednak opanowanie swoich emocji. Ta debata odbędzie się, to jest wręcz nieuniknione. A dlaczego? Ale wie pani, ja wczoraj wróciłem ze Strasburga i miałem naprawdę bardzo dużo spotkań, no bo to jest ostatni tydzień, ostatnie posiedzenie w tym roku, więc miałem dużo merytorycznych spotkań, ale każde jedno spotkanie zaczęło się od tego samego. Pytaniem, Jarek, co się u was dzieje? Co będzie z tą Polską? Dlaczego ten atak na ten trójpodział władzy jest taki oczywisty? Ale pan i taki ich uspokaja, czy straszy? Do tej pory ich uspokajałem, ale ja w tej chwili nie mam już żadnych argumentów. Co ja mam powiedzieć takiego, żeby ich uspokoić? Ja sam czuję wielki niepokój. Jeżeli mamy taki atak na nasz kraj, na nasz ustrój, na konstytucję naszego kraju, no to można jasno powiedzieć, każdy z nas może w tej chwili czuć niepokój. Dlaczego? Dlatego, że konstytucja to jest ostatnia linia obrony każdego obywatela. To jest miejsce, gdzie każdy z nas powinien czuć się bezpiecznie. Ale nie wiem, czy obywatele mają takie przekonanie, że zarówno Konstytucja, jak i Trybunał Konstytucyjny to jest takie miejsce, w którym broni się właśnie jego, szczególnie na przykład po decyzji Trybunału dosyć kontrowersyjnej, która uznała, że zgodne z Konstytucją było to, co zrobiono z OFE w Polsce. Pamiętajmy, że Trybunał Konstytucyjny on nie rozpatruje człowieka czy racji jednej czy drugiej strony. On rozpatruje prawo i postępowanie według linii prawa i konstytucji, która jest obecnie obowiązująca. I czasami to prawo jest bez serca, jest ślepe, ale jednak jest obowiązującym prawem. I pod tym względem, jeżeli uważamy, że należy coś zmienić, tak? Jeżeli obecny rząd uważa, że ten obecny ustrój, który funkcjonuje w Polsce, jest nieskuteczny, no to rozpocznijmy spokojną, merytoryczną debatę na temat tego, jak powinien wyglądać ustrój w Polsce. Jak jest możliwa w Polsce spokojna, merytoryczna debata? Niech pan zobaczy, co się dzieje w ostatnich latach, niech pan zobaczy, co się dzieje w ostatnim miesiącu. Gdzie jest spokojna debata? To jest niemożliwe w Polsce. No właśnie, ja wzywam do takiej spokojnej debaty, jeżeli ta druga strona przekaże nam jakieś racjonalne, merytoryczne powody.
powody ku temu. Ale w tej chwili widzimy jakieś ataki na oddział NATO w Warszawie. Widzimy takie ataki na Trybunał Konstytucyjny. Widzimy zmiany w spółkach, zamienianym fachowców na nominatów politycznych. Wie pan dobrze, możemy się zatrzymać przy spółkach, ale wie pan dobrze, że znaleźliśmy się pełno nazw, bo każda ekipa tak robiła. Wie pani, to jest naprawdę gorzka satysfakcja powiedzieć, a nie mówiłem. A jak byłem tu u pani ostatni raz i mówiłem, że PiS będzie wyrywał wszystko z korzeniami, to nawet ja wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że oni będą naprawdę demolowali nasz kraj w całkowity dobrze, pan mówi demolowali kraj. Pański ojciec, zacytuję, mówi, że chcą doprowadzić do wojny domowej. Tak to wygląda. Do wojny domowej. No tak to wygląda w tej chwili. No, ekipa rządząca używa oczywiście takich argumentów, że chce naprawiać kraj i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież trudno podejrzewać, że Jarosław Kaczyński jest szaleńcem, który chce wojny domowej w Polsce. Ale może właśnie jest. Może właśnie jest tam dodatkowa rzecz, o której nie wiemy. Jedno jest jasne. Jestem politologiem, więc patrzę na to też trochę z punktu widzenia mojego wykształcenia. I każda partia wygrywająca wybory ma taki okres przejściowy. Te 6 miesięcy po wyborach zwycięskich, kiedy sondaże nie spadają, kiedy zostaje nawet takie dodatkowe punkty. Tymczasem partia rządząca od miesiąca w tej chwili już traci 7 punktów procentowych. Dobrze, ale pani pośle, ale często jest też tak, że partia rządząca albo przez pewien początkowy okres nic nie robi, albo robi dużo, bo może wychodzi z założenia, są takie teorie, że najpierw zróbmy, nie wiem, dużo, a potem to uspokoimy. I może to jest po prostu taka koncepcja. Tylko ta partia obiecała, że będzie zmieniała życie Polaków na lepsze. Tymczasem w tej chwili demoluje każdą możliwą instytucję naszego kraju. Ale Polak nie odczuwa, że jego życie jest gorsze z powodu tego, że Trybunał Konstytucyjny będzie w takim czy innym składzie. Coraz więcej Polaków jednak zdaje sobie z tego sprawę. To, że tak liczne demonstracje odbyły się niedawno i z tego, co wiem, jutro też mają odbyć się kolejne, to świadczy też o tym, że coraz więcej Polaków jednak zdaje sobie sprawę, że ich życie, ich byt jest wręcz zagrożony. Dobrze, a wracając do tej debaty w parlamencie, tak sobie myślę, ja nie rozumiem istoty takich debat. Po co? Pamiętam, że takich kilka debat się odbyło o tym, co robił robi Viktor Orban na Węgrzech. No i co? Ja poproszę panią redaktor o pomoc. Jak ja mam się zachować w takiej sytuacji, kiedy posłowie z innych krajów będą mówili straszne rzeczy straszne, ale prawdziwe rzeczy o moim kraju. Jak ja wtedy powinienem się zachowywać? Czy powinienem zwracać uwagę, że rzeczywiście, tak jak z panią rozmawiam w tej chwili, że tutaj rząd postępuje źle? Czy powinienem bronić mimo wszystko swojej ojczyzny jak niepodległości? Nie wiem. Jak ja powinienem się... Pani o to nie pyta. Ja się naprawdę pytam. Jak powinien się wtedy zajmować? Jak zdrajca, który donosi na pytam, swój pytam, po co taka debata? Bo mi się wydaje, że ona jest bezcelowa, bo skutków nie odniesie. Wy sobie pogadacie, pan będzie miał kłopot, co ma pan powiedzieć o swoim kraju i tyle. I nic z tego nie będzie. Jakie będą skutki? No to już te skutki są obecne. To się świadczy o tym, że tak każde spotkanie w tym tygodniu rozpoczynałem tym samym pytaniem. Obroną mojego kraju przed tymi pytaniami o to, jak będzie Polska wyglądała jako kraj i jako członek Unii Europejskiej. I to musiałem robić przez cały ten tydzień i to się nie zakończy. Taka debata ma oczywiście to bardziej sformalizować, ale ja powtarzam pytanie. Jak ja mam się w tej chwili zachować? Ja panu na to pytanie nie odpowiem. Proszę. Natomiast pan podawał tutaj przykład spadających sondaży Prawo i Sprawiedliwości, ale z tych sondaży wynika też, że Platforma Obywatelska ma coraz słabszą pozycję. Taki jest trend, tak? A rośnie w siłę Nowoczesna. Spadacie na dno i to w to bardzo szybkim tempie. Tak sobie myślę, że albo się szybko dogadacie z Nowoczesną, albo was nie będzie. 14% w ostatnim okres przejściowy i to jest też kara za przegraną, którą też przyjmujemy jako naturalną kolej rzeczy. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest to, że w tej chwili w Platformie Obywatelskiej mamy wielogłos, który jest związany z tym, że wybieramy przewodniczącego. Tak? Także w tej chwili, jeżeli mamy mieć spójny przekaz odpowiadający na to, co się dzieje w danym dniu, no to z Platformy wychodzi nagle może jeden spójny głos, Grzegorz, ale kilka osób o tym mówi.
mówi. Siemoniak. No właśnie, i to jest chciałabym zapytać, dlaczego wy nie macie jakby, po pierwsze, strategii, tak, wspólnej koncepcji i także takiej propozycji, jasnej propozycji dla własnego elektoratu. Mamy koncepcję, mamy propozycję, mamy spójny, jasny przekaz, tylko w związku z tym, że musimy przejść jako demokratyczna i normalna partia, musimy przejść przez ten proces jednak wyboru nowego przewodniczącego. On się zakończy pod koniec stycznia i wtedy będzie łatwiej. Ale w tym tempie to może was już nie być pod koniec stycznia. Zdaję sobie sprawę, że to jest dla nas bardzo trudna sytuacja, która jeszcze dodatkowo jest skomplikowana właśnie tą sytuacją i tym, co się dzieje. Ale tego nie przeskoczymy, bo jeżeli zostały rozpisane wybory, a jesteśmy demokratyczną, normalną partią, która ma zmieniać kraj na lepsze, no to musimy jednak postępować według zasad, według reguł, które są jasno zapisane. No tak, ale nawet w okresie kampanii wyborczej wewnątrzpartyjnej można by mieć spójny przekaz. Przekaz jest spójny. To bardziej chodzi o to, że nie mamy jednego lidera, który by wychodził przed kamerę czy do pani do mikrofonu i mówił jasno i wyraźnie, o co chodzi. To właśnie ten brak jasnego lidera w tej chwili jest problemem Platformy Obywatelskiej, a nie jasny przekaz. Kiedy ta debata w tym parlamencie europejskim? W przyszłym miesiącu. W styczniu. Także no, to już jest wtedy się rozpocznie już... Naprawdę, członkowie różnych grup politycznych do mnie przychodzili i pytali, jak te już mają się zachować. Ja powiedziałem im jasno, sprawa wygląda mniej więcej tak w Polsce. Wiecie z doniesień prasowych, o co możecie pytać. Pytajcie. Ja wam zostawiam, róbcie to, co uważacie za stosowne, ale ja ciągle nie wiem, jak ja się mam sam zachować, naprawdę. Bo nie chcę krytykować swojego kraju, chcę krytykować ten rząd. Czy na arenie, czy w Strasburgu będę w stanie to zrobić? No nie wiem, ale naprawdę mam taki wewnętrzny niepokój, jak zrobić to dobrze, żeby jasno powiedzieć, że polski rząd, że ten obecny rząd nie jest Polską. To zostawię pana z tym niepokojem. Dziękuję za wizytę w studiu, za rozmowę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Również. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.